historyczne wydarzenie. Pracy rzeczywiście jest mnóstwo, ale to jest taka praca z wielką przyjemnością i z taką wielką satysfakcją, tak? No bo tutaj w niedzielę 12 września będzie miała rzecz, tak jak powiedziałem, taka historyczna, świetna, długo wyczekiwana. No wiele lat czekaliśmy na ten moment, żeby w tak pięknym obiekcie grać z kibicami, także tej pracy jest cała masa, ale spokojnie, dajemy sobie radę, robimy to wszystko z uśmiechem na twarzy, także nie ma problemu. Będzie komplet w niedzielę tutaj na Arenie Ostrów? Jeszcze dzisiaj specjalnie sprawdzałem, ile tych biletów zostało i rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że komplet będzie. Zostało około 500 biletów jeszcze dostępnych, także są 3 dni do tego meczu. Wiadomo, że wiele osób kupuje też bilety na ostatnią chwilę, w ostatnim momencie, także ja myślę, że będzie komplet, że będzie świetna atmosfera, że będzie tutaj gorąco, no i do tego jeszcze mecz ze Śląskiem Wrocław, także tych takich smaczków dodatkowych przy tej inauguracji w ramach tego wielkiego otwarcia jest cała masa. Jeśli chodzi o dzień meczowy, to bilety też będą tutaj normalnie dostępne? Tak, w dniu meczowym bilety będą od godziny 16 w kasie, ale też przecież te bilety można nabywać nawet przed samym meczem poprzez serwis A-Bilet. Nie trzeba tego drukować, tylko wystarczy w telefonie przy wejściu pokazać ten bilet i można zameldować się na trybunach tej hali.